Witam was w kolejnym filmie z serii Devil May Cry 2. No właśnie, w poprzedniej misji rozwaliliśmy Ariusa. I teraz nadejdzie czas na finałowego bossa. Czy ja chcę z nami walczyć? Kill me and everything will be over. I thought I was a descendant of the clan that protects Vidomarli. The ones who have the blood of the devils. But the truth is, I was created by Arius. Taki dziwny troszkę ma akcent Lucia. And attack the humans at any time. No tak. Kill me. Lucia okazuje się być demonem. Ale nie takim złym demonem. No ale teraz coś się dzieje. A co się dzieje? No na pewno nic dobrego. Czyżby brama do innego świata? No tak, znowu now loading. What? The ritual was incomplete. No właśnie. But the door to the demon world is. Wait. What are you doing? My job is hunting devils. Once you enter the demon world, you may never be able to return. No właśnie. I'll go. I'm expendable. You don't need to worry about me. I'm happy if I can die like a human. No. Devils never cry. But let's leave it to fate. Rzucimy monetę jak zwykle. Tails. You go. I kto pójdzie? See you around. Dante, jak zwykle. Don't you want to hear the story about Sparta from Mathieu? I know. He did the same thing. Hold on to my coin, Lucia. No tak. Po raz kolejny Dante rusza ratować świat do świata demonów. No i teraz czas nadszedł na ostateczną misję 18, która wcale nie będzie prosta. Dlatego musimy zrobić przed nią naprawdę dobre zakupy. Devilstara S mam w swoim ekwipunku, ale mam pomysł. W sumie mamy 9000 orbów, to starczy mi na 2 Vital Stary S. Może być. I tak wyruszam z lepszym ekwipunką niż niż grałem sobie wcześniej. Więc myślę, że będzie ok. Teraz naprawdę będzie trudny do pokonania boss. Zobaczmy, czy mamy fajnie ulepszone bronie. Mamy. Co prawda nie ulepszyłem karabinków maszynowych, a szkoda. Bo one w tym filmie, w tej misji naprawdę się nam przydadzą. No ale dobra, teraz czas na ostatecznego, najpotężniejszego bossa, który przejdzie aż przez dwa stadia, że tak powiem, rozwoju. Zaczynajmy misję. No tak. I oto jest i nasz przeciwnik. On jest miksem wszystkich praktycznie silniejszych bossów, z jakimi mieliśmy wcześniej do czynienia. No i tak, zanim zaczniemy z nim walkę, najlepiej jest ominąć tego bossa i zająć się tym bossem. Dobra. O, troszeczkę zepsułem początek. Teraz będą 4 uderzenia, chyba. Dobra. Najpierw rozwalmy Fantoma, on jest tutaj najsłabszym ogniwem w tym wszystkim. Tak, kiedy schyla głowę, znaczy, że będzie atak z ziemi.
kiedy znowu pojawia się wokół niego koło w jego ustach, że tak powiem, ogień, wtedy będzie uderzał nas ogniem. Wow, troszeczkę się spóźniłem z unikiem. Jeszcze ten, w tym stadium pierwszym ten boss jest dosyć cienki. Fajnie, że tu widać, gdzie będzie wystrzał. No dobra. Łatwo jest przewidzieć ruchy tego bossa. Are you ready? Wow! Za szybko pomyślałem, że będzie dobrze. Phantom może uderzyć ogniem do 3 razy z podziemi atakiem do 4. Najlepiej nie stać w miejscu. No, teraz wali po 4 razy. Czy byśmy już go rozwalili? Nie. Jeszcze troszeczkę. To był taki fake. Fake all is gone. Nieuczciwie z nami pogrywasz. No i te karabinki maszynowe to jest chyba jedyna taka sensowniejsza broń do walki z tymi demonami. Wow, wow, zastałem się w miejscu. Ale cóż, to Phantom ginie? Tak, Phantom padł. Jak miło. Okej, tam gdzieś są Green Orby. No dobra, więc jeden kawałek bossa został przez nas pokonany. Teraz czas na ten kawałek bossa. Myślę, że doskonale go pamiętacie. Blisko. Tu trzeba robić naprawdę całą masę uników. Dobra. Troszeczkę teraz uderzymy z grubszej rury. Dobra, rozwaliliśmy kolejny kawałek. On był naprawdę banalny. Teraz można by pomyśleć, że dobrze jest przejść się na lewo. Tam jest taki ognisty potwór, którego przyzwał kiedyś Arius, ale z nim lepiej nie mierzyć się jak na razie. Teraz zamierzymy się z tą małpą, która kiedyś była na dworcu. Tylko że ona przywołuje takie oto kule. No nie jestem pewien, ale mogę je chyba rozwalić, albo i nie. Ała! Oj! Nie, jest jeszcze dobrze, okej. Okay. No co jest? Cofnij się. Dobra, wróć tam, wróć. Naprawdę ciężko jest walczyć z tym bossem. Dobra, zrobimy takie buty. Dobra, teraz się odsuniemy i pomyślmy. Leczyć się. To będzie podstawa. Jak na razie użyjmy sobie Vital Stara S, bo na Elkę na razie jest jeszcze troszkę za wcześnie. Zostawimy sobie Elkę na później. Powiem wam, że to jest jeszcze ten prostszy moment. Nie, rozwaliłem już tego. Jednak poszło łatwiej niż myślałem. No okej, teraz poznany już przez nas wcześniej boss. W niego można praktycznie tylko strzelać. Ona nas ognia też nie pożałuje. Praktycznie podwójnym skokiem jesteśmy w stanie uniknąć jego większości jego ataków. Ała, ale tego dosyć trudno jest uniknąć. I ten atak jest śmiertelny, jeżeli staniemy zbyt blisko niego.
myślałem, że będzie ginął. Wow. On zaraz powinien paść. Ach, się nam jeszcze dostało na chwilę. Sam koniec. O, tam jest Grimor. Doładujmy swe siły. Tam już widzicie, tam jest Gryfon. Niego też trzeba być niezwykle ostrożnym. Nie możemy za bardzo pójść w lewo, bo wtedy Gryfon nas dopadnie. Ty niedobry, ty. Nie no, jeszcze raz się leczyć. A co tam mamy, trochę tych Vitastarów. Chociaż ja bym lepiej wolał zostawić je na później. No ale dobra. Skuma jest mocny, jest. On jest właściwie najmocniejszą z tych wszystkich głów. Najtrudniej jest go chyba rozwalić. Bo tam Gryfona to można bez problemu uniki robić. Najprostszy jest Fantom i tamten ognisty. Dobra. Padł. Padła kolejna głowa. Więc teraz pozostaje pokonać nam tylko Gryfona, który będzie robił całą masę takich właśnie oto laserowych ataków. Laser strike. Wow. No to jest troszeczkę trudne do uniknięcia. Nienawidzę tego. Aż ty! O, przyjmuję wszystko na siebie. Najlepiej się unika tych, co się składają między siebie. Tego jest dosyć trudno uniknąć. No i on jak na złość musi tego używać. Jak na złość... Nie jest dobrze. Ale czyżby miał Goldorba? I masz za swoje. Ta wszystko przeklęte. Otóż pierwszy zgon w tej misji zaliczony. Miejmy nadzieję, że więcej nie będzie. Nie może być, bo więcej bym nie przeżył. No i zapomniałem się przez chwilę. O kurde. Nie zmienia broni! Ajajaj, się narobiło. No, zrób te namierzające, właśnie. No, to najtrudniejszą część mam już za sobą. Pokonanie tego tutaj osobnika to tylko formalność. No, może nie do końca. Co jest? Jakoś mi się zawsze udawało go uniknąć fajnie. No, tutaj wystarczy, że robimy uniki. Chyba raczej nawet obojętnie, w którą stronę je robimy. No i tak wali jakoś losowo. Raz tu, raz tu. Jak wpadniemy w ten... Kurde, jakby to nazwać. No cóż, brak mi słowa. Wyzłowić się, co dzisiaj nie umiem. O, wpadniemy w rytm. To naprawdę jego pokonanie to jest banał. Wow, nie tak blisko. Najlepiej się trzymać od niego z daleka i robić uniki na boki. Raz w lewo, raz w prawo. To jest najprostszy do pokonania. Pamiętaj, że mam strasznie okrojone możliwości. Ej.
Rozszerzam cały poziom na demona, wtedy będę miał mniej problemów z pokonaniem ostatecznego bossa. Bo to jeszcze nie jest koniec. Gień! Ile będziesz żył? No właśnie. Gień! Szybciej! Szybciej, bo teraz zaczną się prawdziwe jaja. Dobra, wyszło jedno jajo. A z jaja wykluje się coś naprawdę niedorzecznie potężnego. I mam teraz do pokonania. Już myślałem. Trochę kobiecych kształtów początkowo, a teraz już męskich kształtów prawdziwy diabeł, którego wcale nie tak łatwo będzie rozwalić. Szkoda, że nasze pociski nic mu nie robią. No, chodź, o kurde! Dobra, walcz. Walcz, Dante, walcz. Kłóć to, atakuj to. Tak ja, może się. Skubany. No, noć! Już tu się narobiło. Trzeba robić ciągłe uniki. Tak. Nie. Wow! To ktoś zaraz mnie zabije. No. Dajesz! Rób przez to! Kolce. Jeszcze da uniknąć bez żadnego problemu. Replay. Dobra. Tu naprawdę trzeba robić możliwie jak najwięcej uników. Są troszeczkę brzmienia. A już. Nie wiem dokładnie co to jest, ale w każdym razie to mnie prawie zabija, więc dobrze by było użyć jakiegoś leczniczego przedmiotu, na przykład Vital Stara L. Co tam się będziemy bawić jeszcze, Devil Stary? Tamte, nie lataj, bo to za dużo nie daje. No znowu mamy sobie poziom na demona. Bym go próbował pokonać zwykłym mieczem, ale to mogłoby się źle skończyć. No i bardzo pięknie rozwaliliśmy to cudo, które powoli się sypie. Dante miażdży wszystko. No tak, ostateczny atak i... Nie, jednak taki ostateczny. Tak, miecz to jest. Gdzie jest Dante? Gdzie jest Dante? Tu jest! I... Tak. Czas na strzał ostateczny. Headshot. No cóż. Now loading, ostatni chyba już. Ciśniemy motorkiem po Underworldzie. Yeah. Po świecie demonów. Let's go all the way to hell. No tak. No i na tym
kończy się misja 18, której przejście zajęło nam 13 minut, co jest na rangę D. Ale dodatkowe 5000 orbów za pokonanie wszystkiego, więc jest fajnie. Zapiszmy dane na karcie numer 1 tym razem. I pojawia się tutaj nowy symbol, co oznacza, że przeszliśmy Devil May Cry, więc zobaczmy całkowity rezultat naszych starań, naszych zmagań w tej serii. Więc to przedstawia się tak. 4B, 2C, B, C, B. Kolejne B, 4B, C, B i D. Tylko jedna misja na rangę D. To troszkę za dużo tych C. Więcej mogłoby być, a już OS nie będę wspominał. No dobra. Czyli zakończyliśmy płytę z Dantem. Pierwszą płytę z Devil May Cry 2. No i raczej ostatnią w moim wykonaniu. Tak, następne wyzwanie, płyta z Lucją. Nie tym razem. No i teraz mam jeszcze możliwość wybrania... W ogóle mam możliwość wybierania misji, jakie chcemy przechodzić, oraz nowy kostium Dantego. I cóż, to wszystko w serii Devil May Cry 2. Ja z wami się żegnam, zapraszam was na kolejną serię. Na razie nie zdradzę jaką. No cóż, żegnam się z Devil May Cry 2. Ja z wami się też żegnam. To cześć, do zobaczenia, albo właściwie do usłyszenia w następnych filmach.